Kurde, no wiecie, ciężko mi określić tą moją walkę, nie? No bo to jest taka, no nie powiem, że super fight. Mariusz został no, postawiony w takiej niezręcznej sytuacji. Dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe, ale myślę, że będzie miał gdzie trenować. Ja też byłem w szoku, patrzę i mówię, o jednak docenili, mówię, Pudziana. Wiem jak się zachować w odpowiednich sytuacjach i myślę, że spotkałem się dwóch inteligentnych gości w klatce i zobaczymy, kto będzie po prostu mądrzejszy. Jak tutaj Mamet nie wygra, to ja już nie wiem, co jest grane. No. Zastanawiam się, czy już jest gęsia skórka. Wolałbym uniknąć takiej sytuacji, żebym dożył do walki listopadowej. FEN organizuje pay-per-view bez udziału Polsatu, to ja pomyślałem, że to jest pomyłka, że to jest jakiś żart. Myślę, że dla nas ze względów biznesowych lepiej wyjdziemy na tym, jak będziemy robić to sami. Nie będę tutaj hipokrytą, bo sam maczam palce przy frikach i czerpię z tego korzyści, bo po prostu no, nie mam innego wyjścia.